W tym filmie udowodnię Ci to, że cały wszechświat jest niczym innym, tylko obfitością. Cześć, nazywam się Bartek i pomagam ludziom odnaleźć się w procesie przebudzenia duchowego, a także zamanifestować zupełnie nową rzeczywistość. Jakiś czas temu wrzucałem na Instagrama i na fanpage na Facebooku takiego mema, który mówił, że wszechświat jest obfitością wszystkiego. Jeżeli my skupiamy się na obfitości, przyciągamy do siebie nic innego, tylko jeszcze więcej obfitości. Jeśli skupiamy się na braku, co do siebie przyciągamy? Tak, byłeś blisko. Przyciągamy do siebie jeszcze więcej braku. Natomiast powiem to nawet jeszcze bardziej dosadnie. Przyciągamy do siebie obfitość braku. Innymi słowy mówiąc, jesteś tym, czym się napełniasz. Możesz oczywiście skupiać się na braku i ten brak zaczyna po prostu krążyć w twoim polu, przyciągając do siebie jeszcze więcej tego samego. A możesz zacząć się skupiać na obfitości i przyciągać do siebie jeszcze więcej obfitości. Ten film, mimo że powiedzmy, wiąże się głównie z prawem przyciągania, zahacza także o temat ogólnie rozwoju wielowymiarowego, więc muszę poruszyć też tą kwestię, tak? Dla mnie rozwój istoty jest rozwojem, że tak powiem, kompletnym. To tak nie działa, że ty będziesz rozwijał się tylko w świecie, w aspekcie związanym z prawem przyciągania i przyciągał więcej. Czasami trzeba też zrozumieć te koncepty, powiedzmy sobie, wielowymiarowe, koncepty związane ze zmianami na Ziemi, tak żeby po prostu jeszcze lepiej przyswoić koncepty związane z przyciąganiem, kreacją rzeczywistości i prawem przyciągania. Do tej pory, do jeszcze niedawna, na świecie obowiązywał tak zwany stary paradygmat. Częścią tego starego paradygmatu było chociażby to, że ludzie skupiali się głównie na braku. Zauważ to, zrewiduj to w sobie, czy też w swoim otoczeniu, które jest tak naprawdę odzwierciedleniem ciebie. Czy nie był popularny takie przekonanie, że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, są źli, że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, to kabała, że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, to jaszczurki, które kontrolują całą planetę, że wszyscy ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, po prostu dorobili się ich w jakiś magiczny sposób, dostali je od swoich rodziców, były to pieniądze, na które pracowały całe pokolenia. Natomiast dobrzy ludzie to tylko ci, którzy żyją w biedzie, dobrzy ludzie to ci, którzy cierpią, dobrzy ludzie to ci, którzy nie mają nic i narzekają i skupiają się właśnie na walce z tym systemem, tak? No zastanów się, jaki to ma sens? Uważasz, że naprawdę każdy człowiek, który ma dużo pieniędzy i żyje godnie, zarabia dobrze, może pozwolić sobie na komfortowe życie, jest jaszczurką, która kontroluje świat? Zastanów się nad tym. Dla mnie to jest chore. Dla mnie jest to chore podejście, które po prostu blokuje wolny przepływ, blokuje twoje manifestacje, blokuje najczęściej twój przepływ w sferze finansów. Kolejnym elementem tego podejścia było to, że ludzie bardzo skupiali się właśnie na biedzie. To jest część programowania, tak, jakiemu wszyscy jesteśmy poddawani. Chociażby to, że w telewizji, w wiadomościach cały czas pokazywane jest to, jak głodują dzieci w Afryce, jak dzieci w Indiach muszą zarabiać w jakiś, powiedzmy sobie, niegodziwy sposób, jak ludzie są wykorzystywani, tak, i pracują za dolara za godzinę, żeby móc przeżyć. Okej, ja nie twierdzę, że to się nie dzieje, to się dzieje. Natomiast co daje to, że ty się na tym skupiasz? Co to daje? Czy jesteś w stanie ty, jako jednostka Kasiu, Piotrek, Mariusz, Basiu, Zosiu, rozwiązać to?
jesteś w stanie? Czy skupiając się na tym problemie w jakikolwiek sposób sprawia, że ten problem znika? Czy skupiając się na tym problemie w jakikolwiek sposób go rozwiązujesz? Zastanów się, zadaj sobie to pytanie. Ja kiedyś zadałem sobie to pytanie, no odpowiedź była taka, nie, w żaden sposób tego nie rozwiązuję, a co więcej, robię sobie w ten sposób krzywdę. Napełniam się po prostu tym brakiem, napełniam się tą niską wibracją, napełniam się tym cierpieniem. A co to daje? Co to daje? Ja w żaden sposób jako jednostka nie jestem w stanie tego zmienić, nie jestem w stanie zmienić całej Ziemi samodzielnie. Natomiast to, co ja mogę zmienić, to siebie, najpierw siebie, swój świat, swoje otoczenie, swoich najbliższych. I od tego postanowiłem zacząć, tak? Zrewidowałem swoje przekonania, to jak postrzegam ten świat, no i to znajduje po prostu odzwierciedlenie w moim codziennym życiu. Przestałem napełniać się brakiem, przestałem napełniać się cierpieniem, smutkiem i żalem, bo napełnianie się tym w żaden sposób tego nie rozwiązywało. Jest takie powiedzenie, tak? Jesteś tym, co jesz. Nie jesteś tylko tym, co jesz. Jesteś tym, też tym, czego słuchasz, co oglądasz, na czym się generalnie skupiasz. I teraz, o co chodzi, tak? Mieliśmy ten stary paradygmat, natomiast teraz od jakiegoś czasu na Ziemi obowiązuje już nowy paradygmat. Ten paradygmat jest, wystarczy się do niego dostroić, tak? To jest kwestia twojej wewnętrznej pracy, pracy z twoimi przekonaniami, twoimi wierzeniami. Wiem, że czasami ciężko jest to puścić, bo przywiązałeś się pewnie do tego i jesteś po prostu przekonany, że tak jest. Natomiast po co ci to daje? Jeżeli działa to niekorzystnie na ciebie, na twoją wibrację, to po co ci to? Uwolnij to, puść to. Zobaczysz, że można inaczej i za chwilkę już ci to pokażę ci to, jak można spojrzeć w zupełnie inny sposób na wszechświat zgodnie z nowym paradygmatem, tak byś zaczął dostrzegać tą obfitość i zaczął tą obfitością się po prostu napełniać. Tutaj też informacja dla wszystkich osób, które medytują, tak? No bardzo dużo właśnie medytacji miało doprowadzać do, powiedzmy sobie, tak zwanej pustki. I tutaj po raz kolejny zastanów się, jeżeli ty cały czas napełniasz się pustką, no to co do siebie przyciągasz? Co do siebie przyciągasz? Przyciągasz sobie nic innego, tylko jeszcze więcej tej pustki. Tutaj jak najbardziej, tak, żeby wyczyścić umysł ze starych programów, fajnie czasami pobyć sobie w tej pustce, poobserwować siebie. Natomiast robienie takich praktyk długoterminowo doprowadza jedynie do tego, że twoje pole energetyczne jest pustką. Nie ma tam nic, więc też przyciągasz sobie obfitość tej pustki, tego nic. Dokładnie tak się dzieje. Tak jak powiedziałem, tak? Wszechświat jest obfitością. Musisz to tylko zauważyć. Spójrz w nocy na niebo. Zobaczysz obfitość gwiazd. Cały czas oddychasz powietrzem. Mamy go obfitość. Spójrz na trawnik. Na trawniku jest obfitość trawy. Spójrz na trawniku na mrówki, jest obfitość mrówek. Zostaw na noc przekrojone jabłko w kuchni, gdzieś na wierzchu, na blacie. Rano wstaniesz, zobaczysz obfitość muszek owocówek. Mamy obfitość wód w morzach, mamy obfitość drzew w lasach. Obfitość jest dosłownie wszędzie. Tylko ty jej po prostu nie zauważasz, bo blokują ci to te twoje filtry, które są związane ze starym paradygmatem. To jest kwestia przekierowania twojej uwagi na obfitość. Nawet oglądasz teraz YouTube'a, co mamy na YouTubie? Mamy obfitość filmów. Daj sobie do tego prawo, zacznij dostrzegać tą obfitość, a zobaczysz, że zaczniesz przyciągać do siebie nic innego, tylko jeszcze więcej obfitości. Tutaj też poruszę ten temat związany z pieniędzmi, bo w wielu osobach wzbudza to wielkie kontrowersje. Wiele osób nie mówi o pieniądzach, jeżeli chodzi tak o powiedzenie, ile zarabiasz, to każdy ma z tym zawsze wielki problem. Czuje się jakiś taki skonsternowany, że jak to ktoś wkracza w jego intymną sferę. Natomiast dlatego w Polsce bardzo często ludzie nie mają pieniędzy, bo temat pieniądza jest tematem tabu. Nikt nie mówi o pieniądzach, więc te pieniądze nie krążą w twoim polu, więc ich nie masz. To, co krąży w twoim polu,
przyciągasz do siebie. Jeżeli będą w twoim polu pieniądze, będziesz przyciągał do siebie pieniądze. No tak to działa, tak to działa. To nie magia, to fizyka kwantowa, po prostu. I tutaj tak samo jest takie przekonanie, że nie ma pieniędzy. Na świecie nie ma pieniędzy, jest bieda. Zastanów się. Idziesz sobie ulicą, mijasz sklepy, mijasz banki. Wyobraź sobie, jak dużo w kasach leży pieniędzy, jak dużo pieniędzy jest na kontach. Te pieniądze są. Pieniędzy jest obfitość. Musisz się jedynie dostroić do tej obfitości. To twoja wewnętrzna praca. Zachęcam cię na początku do pracy z własnym przekonaniem odnośnie tego ogólnie braku i zaczęcie skupiania się na obfitości, a zobaczysz, jak bardzo zacznie się to przekładać na wszystkie sfery twojego życia. Na dniach postaram się nagrać taką właśnie medytację związaną z przekierowaniem tej uwagi na obfitość, tak żebyś mógł sobie wgrać ten nowy wzorzec na poziomie podświadomości i zacząć doświadczać tej obfitości w swoim życiu coraz więcej. Tymczasem zapraszam cię też do pobrania bezpłatnej medytacji, żeby połączyć się ze swoim wyższym ja. Ta medytacja bardzo pomaga właśnie wyjść poza te programy, które są związane ze starym paradygmatem i zobaczyć po prostu świat tak, jak on wygląda naprawdę, a nie tak, jak było ci wmawiane. Jeśli podobał ci się film, daj mi lajka. Jeśli interesuje cię tematyka rozwoju wielowymiarowego i pracy związanej z manifestacją i kreacją rzeczywistości, subskrybuj kanał. Mnóstwo miłości, mnóstwo światła dla ciebie. Namaste.